Nie milknął echa czynu Radnego Powiatu Zeno Narzędy, który na Facebooku Społecznego Komitetu Odbudowy Mostu porównał platformę obywatelską do Żyda w Getcie. PO chce usunąć zawierzonego działacza Prawa i Sprawiedliwości z Rady i Zarządu Powiatu. Czy sprawą będzie punktem obrad na sesji Rady Powiatu? Przypomnijmy. Radny Zenon Rzęda, także członek zarządu powiatu, kandydat na prezydenta Tczewa, do niedawna szef struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości, komentując na Facebooku Organizacji Społecznej wypowiedź premier Ewy Kopacz o Moście Tczewskim, dokonał wpisu o następującej treści. Po wyborach w październiku będą mieli do gadania tyle, co Żyd w Getcie. Żynda usunął wpis i przeprosił, ale antysemickie porównanie wywołało duże poruszenie, trafiło do lokalnych i ogólnopolskich mediów. Reakcja PiS. Była jednoznaczna i szybka. Został zawieszony przez szefa pomorskiej struktury Janusza Śniatka. Jak się można było tego spodziewać, znacznie surowszych konsekwencji oczekuje Platforma Obywatelska. Domagamy się w związku z tym zajęcia stanowiska zarówno przez starostę Powiatu Trzewskiego, jak też przez przewodniczącą Rady Powiatowej, panią Barbarę Kamińską. W związku z tym przedłożyliśmy takie pisma, zarówno do Starosty, jak i do pani przewodniczącej. W naszym piśmie jest stanowisko, aby radny rzęda został usunięty z członka zarządu. Barbarę Kamińską, przewodniczącą Rady Powiatu, zapytaliśmy, w jaki sposób Rada ustosunkuje się do wniosku, czy zajmie się sprawą na wrześniowej sesji. Wniosek dotyczy bardzo niefortunnego i niepotrzebnego wpisu pana Żyndy dotyczącego reakcji na wypowiedź na konferencji prasowej pani premier Kopacz. Wpis, dla mnie istotne jest to, że wpis został bardzo szybko usunięty i zostały zamieszczone przeprosiny. Więc również przeprosiny pan Żynda wystosował wobec wielu osób, którzy, którzy się poczuli w jakiś tam sposób dotknięci tym wpisem. Przyznał rzeczywiście, że. Zrobił błąd, być może sprawy do końca nie przemyślał, a samo porównanie, które zostało tam zawarte, wszyscy razem i on też uznaliśmy za, za bardzo niestosowne, niefortunne. Ale wnioskodawca o co wnioskuje? Wnioskodawca wnioskuje o to, żeby zająć się tym na sesji Rady Powiatu 29 września. No ja chcę się posiłkować mądrością wszystkich radnych, więc po posiedzeniu konwentu, po komisjach, po klubach będę znała stanowisko nie tylko klubu Platformy, który ma czterech radnych w naszej Radzie, tylko też pozostałych radnych, a jest nas wszystkich razem 23. Więc myślę, że po... Jakiejś dyskusji, która no, toczy się już od kilku tygodni, myślę, że jeszcze się tak szybko nie skończy, będziemy wiedzieć, w jaki sposób tutaj zareagować. Czy na sesji Rady Powiatu będą więc rozpatrywane wnioski, też o to, czy e, Zanon Rzęda e, ma pozostać członkiem zarządu powiatu? E, tego nie wiem, to jest pytanie do pana starosty. Pan starosta jest dysponentem tego miejsca i wnioskodawcą w takich sprawach. Diana, no ale pani prowadzi e, obrady, sesje. Ale na ten moment nie mam takiej wiedzy, więc, no, mówię, jesteśmy jeszcze przed wysyłaniem materiałów na sesję. Mamy jeszcze na to dwa dni, poniedziałek, myślę, że będzie rozstrzygający. W projekcie porządku obrad na ten moment takiego wniosku nie ma. Radny Zenon Rzęda usunął ten, ten wpis dość szybko i później publicznie przepraszał za niego. Czy to nie wystarczy, żeby sprawę zamknąć? Chodzi o to, czy ten czyn Niegodne, on przyznał się do błędu, no jest jakby adekwatny do tego, co wnioskuje Platforma, czyli usunięcia praktycznie z publicznego życia. Każdy radny jest osobą publiczną i powinien sobie doskonale zdawać sprawę z tego, że to, co powie, czy to, co będzie pisał w mediach, jest po prostu za to odpowiada. W związku z tym przeprosiny, owszem, to jest, to jest dobry gest, natomiast cała ta opinia czy wpis. Radnego rzędy poszedł na całą Polskę. W związku z tym, my jako Platforma, musimy się odnieść do takich skandalicznych wpisów. Stąd uważamy, że nasze stanowisko jest adekwatne do, do tego, co, co powiedział radny Rzynda. Rada Powiatu ma również ustosunkować się do innej sprawy dotyczącej zenona rzędy. Do przewodniczącej wpłynął wniosek o wygaszenie mandatu radnego, bo jak twierdzi wnioskodawca Raimund Dominikowski, radny rzęda nie mieszka w powiecie tczewskim.